Witam imprewistów, tutaj Lukas w odcinku z rozgrywki PvP, która się odbyła jakiś czas temu na moim kanale Twitch, w której stanął mój team przeciwko teamowi znajomego królika. Pomysł na rozgrywkę, no to oczywiście był katolicy versus islam. W moim teamie katolików tym razem grałem ja na Franki oraz moi wspierający CK Kielce na Anglii oraz Never na Polanach. Naprzeciw nam stanął królik, który grał na Andaluzji oraz dwóch jego wspierających, grających na Nizaridach oraz na Temurze. Celem katolików jest wypchnięcie islamu z Iberii, celem islamu jest zajęcie Paryża według misji Andaluzji. Przewidujemy 2 do 4 sesji, no i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. No i co, niech zwycięży gorszy, jak to zwykle się mówi. O, to wygrałem. Na szczęście nie ma lewika. Boże, on by nas przeorał. Więc dobrze, ogólnie nasz plan na rozgrywkę to jest, jakby to powiedzieć, stworzenie Holy Roman Empire. I jeżeli go nie zrobimy, to w sumie mamy GG way play it, bo jednak Andaluzja, Nizaridzi i Tymur to jest bardzo duża przewaga. Polskę chcemy robić tak for fun pod, wiecie, hura, husaria i tak dalej. Musimy zostać katolikami, chociaż tego w sumie nie ustalałem, więc... No właśnie, to może jednak ci husyci. No nie, no to trzeba by się dopytać o tych, czy możesz iść w husycyzm, bo wtedy byłoby fajne to dla ciebie pójść w husycyzm i byłoby beka w sumie całkiem niezła. Tylko, że ja cię wtedy nie dołączam do chre, idź sobie. No właśnie, więc nie, więc lepiej robimy to samo, będę katolikiem. Nawet z 100% religią inną. Na pewno, ja mam na początku ciężką wojnę domową w porównaniu do Andaluzji. Andaluzja, jeżeli, nie wiem, czy będą to robili, czy nie, ale Andaluzja jest w stanie w przeciągu 10 sekund całą wojnę domową u siebie zakończyć. Ja niestety czegoś takiego nie mogę zrobić, bo potrzebuję następcy. A jest tutaj to zablokowane. Not possible do the succession crisis, mimo iż go jeszcze, kurde, nie mam. On się dopiero ładuje, więc to jest duży problem dla mnie. I w zasadzie u mnie jest duży problem z mechaniką gry taki, że zdarzyć się może, że mi że na przykład bardzo szybko władca. I wtedy dla mnie też jest wtedy kaplica w zasadzie. I nie wiem, jak mamy plan, jak mi zemrze władca. Naprawdę nie wiem. Zanim pojawi się następca. Wiem, że muszę tu uważać bardzo na Liberty Desire. Zresztą w ogóle ja mam też dużo, bo zobaczcie, teraz będę miał stratę 2 punktów stabilności. Nobility traci lojalność bardzo dużo, więc to jednocześnie daje mi wszędzie bardzo duże problemy. I teraz kolejna rzecz. Reroll. Muszę wydawać pieniądze na reroll o konkretnych doradców, bo i po prostu potrzebuję. Akurat tych dwóch nie potrzebuję w ogóle. Bardzo dużo zarabia Frankia na, jak widzicie, taxation, więc u mnie posiadanie taxation doradcy jest bardzo wskazane na samym początku. Dużo to daje też bonusu. Będę też odpalał złotą erę jak najszybciej. CK, jak ty tam podbijesz i będziesz gotowy do wojny z Lombardią, to chyba na 2 baty trzeba będzie ją brać w osobnych wojnach. Znaczy się, ja postaram się zrobić show strength na razie i jak najszybciej zwasalizować 2 kraje. W sumie zapomniałem wrzucić odcinkę dla wspierających. Bo mam go już gotowego od 3 dni, od 3 dni zapominam go wrzucić. Ja czekam cały czas. Tak, żebyś potem znowu się nie skapnął, że ej, ja to już oglądałem. Ale był taki, więc kit, ale ogólnie myślałem tak w przodku, mówię, przecież ja to oglądałem chyba, ale patrzę filmik przed godzin temu, takim cudem to oglądałem. No, moje rewolty, jeszcze wszystkie naraz się odpaliły, co jest też takie dość dziwne. Idźmy stłumić te mniejsze. Dobrze, morale mi się trafiły na początku. No, ja się na początku chrę, jak widzicie, bardzo mocno zadłużam i to jest niestety normalne. Ej, patrzcie, jak mnie pisanci łoją, albo na 2 minusach się wbiłem, no dobra. Boże, ale pisantów to się zazwyczaj wbijały, nie było problemu z tym. No, o, jakie pierwsze ruchy? A, ja miałem te insulty dać jeszcze wcześniej, czekajcie. Mi się to do chre wszystko nie dołączało. Rywali, Lotaryngia i Anglię mogę co najwyżej, więc nie mam rywali niestety. To jest w sumie niczym złym, ale... Serio, wasale, wbijacie się? Co za wasale? Dobra, niech się wbijamy. No dobrze. Znaczy, nie wiem, czy to jest exploit, czy nie. Send insult. Bo nie chcę, żeby mi to dołączyło do chre. To jest ustalone, że to królik zdobywa. Żeby było też ciekawiej. Bo inaczej ja bym się był tu w stanie naprawdę mocno zabunkrować. A tak to myślę, że to będzie ciekawsze. O! Splendor! Wyjebiście! To potrzebujemy. A ja nie chcę, żeby to mi tutaj dołączyło do chre, więc wysyłam insulty. O, i czekajcie, Lombardian. 3-2-3, kurwa no. No niech będzie. No i na chwilę mamy spokój. To w sumie też mogę to wszystko powyłączać. No, tylko niech mi się wojsko odnowi na maksa jeszcze, bo tego nie zauważyłem, że nie mam. O! I mogę pierwszą reformę już przeprowadzić, widzicie? Cyk, cyk. Zaraz się wojna domowa zakończy, to też Liberty Desire mi spadnie. Moich subjectów, co też jest super ważne. Nasz plan jest taki, żeby dla Polski zdobyć tą kopalnię złota. To w sumie nawet ja nie muszę nic zdobywać. Znaczy, ja bym tutaj jedną prowincję tak czy siak w tym regionie zdobył. To najlepiej zdobyć plain. No, jakąkolwiek, powiem ci. Coś, co kosztuje najmniej agresywnej ekspansji. I patrz, Mogojarów masz ciśniętych, bo Morawia to ścisnęła. Od razu wojnę. Frankią bardzo szybko się wprowadza reformę. Drugą
drugą już mam w 57. Opowiadam lokację, IP wołam i ja wojskę się cofam za z tyłu, bo on po 10 tysięcy, IP pika wołam i wołam ciebie. Znaczy dorekrutuj też tego najemnego i tak dalej, no, nie, żebyś miał 14. Nie mogę nawet. Jak to nie możesz? Możesz. Dobra, pożyczki. W dupie pij pożyczki, potem to spłacamy, no. CK Kielce za 30 lat będzie miał taki dochód, że spłaci ciebie, mnie, naszych wrogów, matki naszych wrogów, ich babcie, dziadka, wujka, twojego wujka też spłaci. I znowu ten będę miał, jak to się nazywa, tą inflację 15 czy 16. No jak teraz zawołaj mnie do wojny. A, jeszcze nie powiedziałeś. No, rekrutowałem ten wojsko. O, koniec naszego mariażu, koniec, już nie, cię nie wspieram. Sorry, nie mamy powiązań dynastycznych. Nie mogę tego robić. Frankonie. Wrócimy. I ja stoję. K***a, gry! Ach, dobra, to. Trudno, przeżyję to. Czemu? Jak zwykle, no, minus 2 staba dostałem. Idę na Anhalt. No tu już mi też wasale stanęli. Masz to poodpalane? Tak, tylko tam nie mam w stolicy, ale to tak to jest bez sensu. Ale dam. Czekaj, bo możliwe, że na Whitepeace to powyjmujesz te kraje. No, zaraz. Tylko, że mi to dało teraz dużo agresywnej ekspansji, nie? CK Kielce. Nie powinno dać agresywnej ekspansji. Nie dało ci nic agresywnej ekspansji, zero masz. Tak? No dobra, tak. Oby. Teraz sprawdziłem na ciebie i masz zero wszędzie. I zobacz, czy za chwilę Drezno nie wyjdzie z tej wojny. Tak, wiem. Bo będzie miała wszystkie i na stolicy będziemy stali. Zaraz Neumark wyjdzie. Nie, Nuremberg wyjdzie i wyjdzie Regensburg. Dobra, możesz już dwóch wyjąć na bank. Pieniądze, marrepsy. Cholera, nie mam jak dojść do ciebie, cholera. Żeby tam na przykład ci teraz stolicy nie przejęli. No, właśnie widzę. Ty masz jakiegoś lepszego siege'a, to weź tam zawejść tą 14 do mnie. Patrzę, czy mogę ci przejść naokoło, żeby to... Mógłbym, no ewentualnie, dobra, to wbija, ja wbiję się na siege'a, ale ty musisz zaatakować. Ty musisz zaatakować, no nawet przegrać no bitwę możesz. No tak, tylko muszę tam pójść. No to idź tam, już jestem, stoi na siege'u. Nie mogę tam przejść. Też nie możesz? Nie. Bo kurde, jeżeli cały czas cały kraj... Nie, tutaj, czekaj, to okupujemy, więc całego kraju nie stracisz. Kurwa, przepraszam, że przeklnąłem. Dobra, Nordmark, wypisuj, to będziemy mieli dojście. Nie ma? Powinno być dojście. No powinno być dojście. Dobra, może zaraz to padnie i będę przejście miał ogólnie. Dobra, Dresden padło. Rozopisuję to. Dobra, zeszli ci ze stolicy, to jest najlepsze. Więc od nowa będą to okupowali teraz. Chodź do góry. Czomuś właśnie spierdolił? Tak. Nie pytaj Proszę. Się mnie! Nie pytaj Proszę, się mnie! Ja ci lecę z lepszym siege'em tam typa i ci odbije kraj. I Czecha, jakbyś dał radę, to pamiętaj, żeby dać mi przy tą okupację. Żebym pierwszy wyszedł z wojny. Tak, tylko chcę go złapać. Żebyśmy wzięli pieniądze od Czecha, to może się spłacę. Dobra, Śląsk odbity, z Czechy tylko zostały. Dobra, trzeba wszystkie prowincje czeskie okupować i tyle już teraz zostało i odbić ci to Gniezno, ale to już jest do zrobienia. Ja sobie wezmę Budejowice, nie wiem, czy coś tutaj innego, albo te właśnie Plezen najlepiej by było, żeby miał dostęp do jak największej ilości prowincji. To Plezen możesz mi dać. Dobra, zobaczmy, czy wezmę pieniądze. Proszę, aż zdobywaj sobie, a ja stąd spadam. Wreszcie mam punkty adminki, żeby podnieść sobie stabilność. Po zabezpieczeniu Polan i zdobycia dla nich dwóch kopalni złota, wreszcie mogłem zaatakować Lotaryngię o Humiliata, co spowodowało, że mogłem też odpalić złotą erę, co przyspieszyło mi w rozwijaniu moich idei narodowych. Dobra, to ja już wypowiadam Humiliata i walę, idę prosto na Normandię. Oj, ze Śląsk zawołam, żeby poszli do Śląska. No, dzięki. Muszę to przyjąć, co nie? Tak. Przecież straciłem agendę. Jaką agendę? No bo... A, też zapomniałem, cholera. Noble of Chwami 361, weak claim, brać go czy nie brać? Ile? 361. 361. Ej, to jest dobre, prawie dobre. No tak w sumie spoko, bo w sumie potrzebujesz tej dyplomatycznej. Tak, ale potem potrzebuję militarnych. Nie biorę go, bo jeszcze tutaj jest Reform Desire. 505! Filip! Ty debilu! Znaczy, może, nie, może być, to jest dobry władca. Ciesz się, że 505, ja mam 250. Bo ja będę militarnych zaraz dużo potrzebował. A obecnie mam 3-2-3. Ja nie poprawiam relacji. Co to ma być? Zobaczymy generała Dzika, jak siege'uje szybko. Tak. Czwórkowy. Serio? Masz 4 do siege'a? No, chciałeś, to masz. Kurde, patrzcie, widzicie ludzie, jak ja to mam? Jakie szczęście. Nieszczęściu. Najwięcej zarabia Andaluzja, potem Anglia. Andaluzja? No, jest pierwsza, masz 40 total. Kurde, no ma na pewno złoto. No, potem jest, patrz. Złota nie zdejmował. 2, 3, 4, 5, 6. Jestem w 7 zarobkach ogólnie. Ale w sumie ma tutaj handel. Weź daj butowi jakiemuś swojemu, żeby mi ten help odbił. No zaraz skończymy tą wojnę, nie ma sensu. Dobra, Siena podbita. Chcesz ją dla siebie? Nie, Sieny nie chcę dla siebie, dobra.
Dobra, jakie pierwsze rozwinięcie? Agresywna, transfer subject czy co? Bo w sumie nie wiem, nie mam pomysłu. Czaty, help me. Dobra, to wezmę te taksy. To zawsze jakiś tam pieniądz wpadnie dodatkowy. To jest najgorsze w tym grze, że trzeba te wszystkie tutaj rzeczy klikać samemu, żeby to głosowało. To musi mieć pozytywne relacje z wami. Jeżeli nie mają pozytywnych relacji, to są gigantyczne kary do popierania cesarza. I też dawanie automatu jest tutaj bardzo złe, bo ten automat sobie nie radzi. Mam ekonomii, jej! Improve relation, Normandia, Brytania. O, wyjebiście. Reforma jest na 50 punktach plus, tak? Tutaj trzeba bardzo ostrożnie to robić cały czas. W sumie to mogę nawet, tak jak stoję, to zawsze coś poprawię relacji. Improve relation, niech mi to poprawia. Reform government nie robię dlatego, że ja potrzebuję tutaj zmienić inną reformę. Średnio potrzebuję tej kolejnej i tej na razie, ale tu potrzebuję zmienić tą reformę. To wziąłem Liberty Desire, żeby było niższe, bo mam problemy. Przeprowadzenie trzeciej reformy powoduje, że mogę stosować Expand Cassius Belli na moich sąsiadów, co powoduje, że Imperium zaczyna rozrastać, a my dostajemy dodatkowe Imperial Authority za dodawanie kolejnych księstw do tego Imperium. Dodaj ten nowy sąż do chry. Nie, nowy sąż? Tak. Jeszcze nie mogę. Czemu? No bo ja bym mógł zaatakować tą nację obok, no. A tak no nie mam Cassius Belli. Muszę najpierw to korować, żeby mógł to dodać. To koruj, koruj. No właśnie, no teraz to robię. Daj mi to rozkorować, bo podbiłem. Nie no, nowy sąż już długo masz. No nie, no teraz podbiłem przed sekundą. Nieprawda, na bank nie. Na bank nie. Czat, ja czatowi nie wierzę. Czaty to ściemniaczy zawsze są przeciwko mnie. Tu w Peace Dealu mam, Force Religion mam i Expand Empire, czyli mogę to zrobić. Ej, kiedy skorujesz nowy sąd? No, zostało mi gdzieś jeszcze 3 miesiące. Właśnie, za ile mogę abdykować tego władcę? Myślę, że za 7 lat abdykujemy władcę, więc będzie 10% dodatkowych. Zaraz zobaczymy, czy dostanę 5% za dołączenie tego księstwa do chry. To też dużo da. Force Religion, Expand ten. I znowu nie poprawię relacji, Improve Relation. Ej, może ja Normandii dodam do chry? Bo jest katolem. Nie? Może dużo punktów mi da Normandia w sumie. Jak było powiedziane, też tak się dzieje. Niby nie dużo, ale to jest super ważne. Normandia jak zaatakuje, declare war. Cost for adding province to the empire. Czyli trzeba wypuścić... Ej, ja to tak zrobię! Normalną wojnę. Bo ja chcę w zasadzie, żeby Brytanię wypuścili. Żebym mógł potem ich za te parę lat zaatakować jeszcze raz i obie nacje dodać do chry. Lotaryngię, no to nie wiem jak już lepiej zrobić. Czy zaatakować, czy osobno potem dodawać. Jak powypuszczam, to jest szansa, że i tak tutaj się pozjadają te wszystkie. Ja ukrywam, że fajnie byłoby te tutaj dodać, tych wszystkich, co miała Anglia. Ale już nic nie poradzę. O, pozabierał wreszcie. Te prowincje, wyjebiście. Czekaj, co ja chciałem. To, wypuszczam Brytanię, pieniądze. Czyli którą chcesz, żeby najpierw zrobić belt? A, najpierw spisuj, no. A to ma coś do wypuszczenia. O, to tak, to tak. To jak się da, to będę wypuszczał. Musiałem whitepeace'ować, ale to widzę, że rzeczywiście tu będzie można jakieś minory wypuścić. Sue for peace, release nation, zerwanie Unii. Jedną nację mogę, Dauphin mogę wypuścić za aż tyle punktów. Ale to dobrze, bo to może zmniejszy kraj i będzie dobra. To wypuścimy. Kurde, to tak jest, tak łajpy były, gdyby nie papież. Zły papież. No dobra, no, co innego robić, jak teraz muszę tylko czekać, aż mi się trochę manpower zrobi. Niech Florencja doda te prowincje i będziemy tutaj wypuszczali dużo księstw. O, nie mogę dodać do chry? Nie, jest Expand Empire, dostanę jeden punkt, wyjebiście. I mam atakować na Reconquestie, tak, żeby powypuszczać? Tak. Dobra, bo na Humility, na bank nie będę mógł. Przejście mi daj CK Kielce, to zczyszczy mu armię. Ask for military access. Ej, nie ma stack wipe'a, ma przejście pomiędzy moimi fortami, dupek. Bo to bot. Dobra, to ja lecę najpierw na sojuszników. O właśnie, ja z tym co mogę przecież zabić. O Boże, że tego. 5-2-2, no kurde. Ale widzieliście to? Co się stało? No zabiłem następcę dzień później narodziny nowego. Trzyma z rola. On czekał ewidentnie. On czekał na nowyski, to on czekał. To było po prostu przeznaczenie. No trochę lepszy, ale nie dużo lepszy, no. Wcześniak, tak? Wcześniak, taki totalny. Dobra, Siena, coś żeby mi prestiż dała, bo żeby rolować tego władcę. Ale widzicie, że ja mam cały czas niesamowitego pecha do władców. Warrepsy. Ty musisz pierwszy tą wojnę zakończyć. Będziesz miał tyle punktów, żeby to zakończyć? Czeka? Ja muszę wyjąć tylko Szwajcarię i Sienę i będzie ten. A, no tak, przecież ty pierwszy atakowałeś, mogłeś pierwszy whitepeace'ować. Ja pierdolę, no tak. Zjebałem. Tyle tu dostałem. Diplomatic Reputation plus 2. Wyjebiście. Już nie będę musiał rolować tego następcy głupiego. Czekaj, to ja nie zajmuję nic więcej. Cofam się. Czekaj, i wasali dam, żeby zeszli. O, to czekaj, to może ja zrobię Release Nation. Mam dwie nacje do wypuszczenia tylko. Szampanie, Hainatu. Nie. Tu jest Hainatu. Landria jest tu na północy. Jestem Polską. Ale czemu już zrobiłeś Polskę? A czemu nie?
Relacje poprawić. Znowu te relacje ja ze wszystkimi muszę klikać. No ja pierdzielę. Już w sumie chyba już nie muszę aż tak poprawić. Mam taką wysoką diplomatic reputation. Dobra, to niech mi leci. Nie, nie będę zmieniał religii. Niby jak jestem cesarzem. Całą grę robię pod cesarstwo, żeby na koniec wziąć protestantyzm. Czemu nie w sumie? Yeah. This is big brain time. Big brain, kurde. Big brain, znaczy to. Pytanie do was. Anektować wasali, czy nie anektować wasali? Czy mieć tych czterech nielojalnych? Ewentualnie mogę stworzyć chrę. Ej, ich mogę potem wypuścić, potem ich podbić normalnie, nie? No tak, tak, tak. A czemu masz czterech nielojalnych wasali? Kogo? No będę miał czterech nielojalnych, jak stworzę chrę. To ci wasale, których mam, będą na maksa nielojalni. I moje pytanie też brzmi, czy rolować następcę 5-2-2. Nie, zostawię, nie. Zostawię, bo będę mógł go zmienić wtedy jeszcze. A kto wie, może te 10 punktów być Imperial Authority, wtedy nam super mega potrzebne, nie? Ty whitepisujesz to za hajsy, CK Kielce Tom Brytanii? Nie biorę od nich. Dobra, to... Ja już Szkocję wykańczam i ten, wypuszczam wasala. To Brytanii, to ty weź zajmij sobie tam hajsy czy coś, a ja z tego będę robił tego, członka chrę. A, ty, muszę ci bunt zczyścić w plain. To weź, ja? Mam? No ja tobie. Bo no to weź czyść. No zobaczymy, no, a w sumie żeby zobaczyć ile punktów będzie za to, so for peace. Daj mi przejście. 5,60. Oj, czemu mi powiedziałeś, że... Ach, dobra. Co? A, bo skończył CK wojnę, jak zdobył ten. Ten 0,36 królowa, trochę mnie wmartwi. 4,41, 4,36. Mam nadzieję, że będą mieli dziewiątkę przed nami. Wiesz, co daje dziewiątka? O, szerokość pola bitwy, taktyka, kurde, ważna technologia. Trzeba będzie zbierać. Ale pewnie lepszy ma władców, no właśnie. Expand Empire. 5 punktów zdobytych. Waha! To co, no CB? Żebyś wiedział, właśnie leci. Wzywam was, musicie mi w tym pomóc. Musicie mi w pomóc to jak najszybciej zbić. No tak, tylko te bunty wyczyszczę i do ciebie idę. 245% mam, no to zobaczcie. Jaki ze mnie tutaj typek. CK Kielce, zastantujesz się tu i obstrzelasz to? Masz pewnie armaty, czy nie masz? Nie masz, cholera. Jakby bardzo szybko to zrobić, to możliwe, że nawet nie zdąży, bo niestety Mainz wziął na nawracanie prowincji, czyli Mainz zmieni religię. Tak. No nie, jak nie masz, to i tak już nie zdążymy. Dobra, nieważne. Ale też nie mogłem dorobić w sumie. Ja na górę idę szybko. Kończymy na dziś? Jeśli chcą. Dwoje, że dochodzisz na wojnę, byś skończyli. Dorabiam te armaty, bo już w sumie mogłem armaty dorobić, kurde, nie pomyślałem o tym w ogóle. Ja już armaty mam. Możesz wypisować jedną... Nie, zbieram punkty, dobra. Wiesz. Patrzę, dobra, czy możesz... Ta prowincja została zajęta, więc... Dobra, i to mogę kończyć tą wojnę. Tak. To ja kończę w ogóle tą wojnę. Od nikogo więcej nic nie biorę. Force Religion. No i centrum skasowane. I zajebiście. Nie! Co? Kolejne ci się zrobiło, nie? No Brytania ma na stolicy. Znaczy, w sensie ma nawróconą stolicę. A, no ale to najwyżej się wiek ten... No i 5 reform za nami. No niestety królik już musiał kończyć o 22, więc kampanie i pierwsze starcia zobaczcie w kolejnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak takie coś wam się podoba. No i zostawcie lajka, jeżeli się wam podoba.